Siema, keks. Wtedy wspomniałem właśnie wczoraj, skoro się nazywasz Kagek Sable i chciałeś, żeby jakimś skrótem na ciebie mówić, to myślałem, że może Kage, nie? Ale żeby był bardziej cool, to tak Cage. Co ty na to? Może być Cage? Tak cool, nie? Tak skrót i tak spoko. Przemyśl to. Wracamy do Dark Souls 2. Idziemy bić kogoś. Idziemy bić. Toporek w ręku, lepiej, lepiej. Dobra, sami to zrobimy, nie będziemy nikogo przywoływać, cię. Wow, nogi te. Go, 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 go! Stamina, fuck, fuck, fuck. I uciekasz, kurwa mać. Rozumiesz? Taki jest plan. Stamina. Rękę sobie wyrwał, ty. Ostatni olbrzym. O kurwa, jeszcze mnie dziabnął tak? Chuju ty. Już? Kurde, szkoda ostatniego olbrzymania. Ale dusz. Ja pierdziele. Fajny był. Spoko. Taki na pierwszego bossa w sam raz. Dziękuję, dziękuję. Idziemy rozdać duszę. Ta stamina się przydała. Mam wrażenie. Tu nic więcej nie ma, tak? Tu spadamy. Jakiś klucz dostałem.
No to może te drzwi otwiera. Nie. Klucz do trzech drzwi mam, okej. No, tych zamkniętych drzwi tu trochę po drodze było. Ale najważniejsze będzie chyba rozdać teraz te dusze, co zdobyliśmy. 11 tysięcy. Drzwi do expo. Wolę podekspić. Witam, Ned. Mi się na razie też podoba. Witam, Paul. Paul był na jedynce, to widzę, że na dwójkę też wpadłeś. Ale akurat po bossie. I chcemy mieć nową broń, więc teraz bym tą zręczność docisnął. A musi być 12, więc siema, będzie. I może... jeszcze tą, kurde, staminę trochę. Zasus. Aha, no było, dobra, dzięki. No w sumie mam jeden, to dam jeszcze do tej zręczności. A no właśnie, na broń. Dobrze, że skminiłeś. Zapomniałem, że nie można sprzedawać. Dobra, mamy zręczność. Idziemy po rapier. Chociażby dlatego, że nigdy nim nie grałem. Tak, na szczęście mnie tu poinstruowali przyjaciele z czatu, że adaptacja first i dopiero można grać. I z tego co widzę, tak. A tym bardziej po jakichś filmikach na necie, które pokazują, że możesz oberwać nawet jak nie obrywasz. W ogóle nie ma sensu bez adaptacji, nie? Dobra, to sobie wzmocnimy. To co, ja się nawkurwiałem? Co się nawkurwiałeś, to twoje. Dobra, rapier, tak? Odłamki tytanitu. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, jest. To przysłużył nam się nasz topór, trzeba przyznać. O, jest tak, przyszło. Przysłużył się. Rapier plus 3, siema. No spróbujemy, bo jeszcze nim nie grałem. Drzwi do expa. Schodzić po zrobieniu ogniska i był ten korzeń, tak. To pomieszczenie przed były drzwi zamknięte. Dobra, idziemy tam. Idziemy expić. Pewnie jakieś combo będzie z tego, no. On guard.
Tam na dole czeka wielki jaszczur. To jest chyba ten jaszczur, co ogniem pluł. Tylko jak ja tego typa na przykład ciachnę teraz? To jest pytanie. O, normalnie. O, zajebiście. Trzeba było go namierzyć jak człowiek, nie? A to normalne. Właśnie to może być jedynie, że te hitboxy nie wiadomo czy... O, się nadziałem. Otworzę sobie te drzwi, ale wracam do ogniska, bo za dużo straciłem po prostu, kurde, życia, no nie? Na głupotę, na głupotę. Teraz ognisko jest niedaleko. Będziemy później jakiegoś skórzanego armora, no nie? Pewnie szukali. W sumie nawet nie sprawdziłem u kowala, może zerkniemy. To nawet nie wiem, czy u kowala było, żeby nie chodzić w tym gównie. Czekajcie, zerkniemy sobie szybko. Jakiś musimy mieć następny cel, jeżeli chodzi o ekwipunek. Wiadomo, że możemy sobie jeszcze ten rapier ulepszyć. Ale pewnie znajdziemy też jakąś inną fajną broń. Ale zbroja też by się przydała. Możemy mieć do udźwigu, mówicie, aż do 70%, więc coś tam można założyć. Czy on ma jakieś zbroje? Bo... Wiem, że to płatność powinien być. Wiem, którego, no. Mam wrażenie, że ten w domku będzie lepszy. Oh, hello again. Dobra, i co tu masz? Zwykły hełm na przykład. Szkoda, że od razu nie można porównać ze swoim. Chujowo. No zakładam, że tutaj cokolwiek bym nie wziął powinno być lepsze niż to, co noszę, bo to ja mam to z mopków, kurde. Standardowych, podstawowych. Z utwardzonej skóry możemy. Piechura. 68, 57. Z utwardzonej skóry wygląda na to, że będzie lepsze. Albo sokolnik. Sokolnik 74. Sokolnik najlepszy. Może weźmiemy sobie tego sokolnika, kurde. Spróbujemy uzbierać. Najlepszy jest tu. Żeby coś, kurde, nosić. Co? Weźmiemy sokolnika, nie? 2400, 3400, 4650. 4650 dusz. Well, I do hope I see you again. Żeby nie chodzić w tym gównie. Ale już tak jest spoko, że coś mamy. ...4650 dusz. Tu nie będę kombinował przy niej, bo ona jest ważna. Nic nie będę robił przy niej. Tu coś mówisz. Spalenie? Już zapomniałem, ile było. 4650, nie? Y? Aha.
Uuu. A jak ją schowam, to zgaśnie? Zgaśnie, nie? Ale zajebam tego typa dla spokoju. W końcu jakieś zbroje będziemy nosili, chociaż w tej odsłonie, bo w jedynce to tak, kurde, z tym udźwigiem, ja tak bardzo chciałem być na zręczność i mieć szybkie role. Tutaj jak ten medium wystarczą, to spoko. Szkieletor. I nawet szybko ten rapier właśnie bije. Raz, dwa, trzy. Kurwa, jakie zatrucie ma. Dla mnie jest spoko ten rapier na razie. Krwawienie. To chyba lepiej niż zakrucie jednak. Oby nie za bardzo krwawić tylko. Patrzę, czy mi na plecy nie wchodzą, kurwa. Kurde, dobry jest ten rapier, no. Pasuje mi. Na razie. Dzień dobry. Kurwa, ktoś do mnie strzela. Gdzie ja w ogóle jestem? Czekaj, otwórz lepiej do drzwi. Pamiętałem, że fajnie się właśnie zadawało krwawienie, kurde. Jakimś bossom czasami. Właśnie dzięki uchigatania czy coś, kurde, ten typ idzie, pierdolić sobie. Kurwa, trafił mnie, no. Ważne. Full professional. Zaraz tam przejdę do ciebie, nie bój się. Wiem, gdzie jestem nawet, kurde. Tutaj, gdzie są te
te dachy. Nie śpiesz mi się, żeby tu otwierać drzwi czy coś, po co? O kurwa! Dwóch! Szybko, zanim tu przyjdą. Dobrze. Co tu się dzieje? To jest... Przecież jak gram offline, to jest ściema, nie? Kurwa, nie miałem szansy nawet. Jeszcze dwóch tych na plecach było. Rapier na razie moja ulubiona broń. Tu też było palenisko, no. O, tego już nie ma, dobra. Jakby mnie nie zrzucili tych dwóch skurwiali na plecy, to bym go zabił. Tylko po prostu się usrałem, bo tutaj masz teraz na plecach dwóch skurwiali wypasionych obok przepaść i jeszcze jakiś kurwa typo, nie? I się zliczałem trochę. To można na górę wejść, bo oni na górze chyba siedzą. To może ja sobie wejdę tu. Najpierw ich zabiję. Trzech! No to bonus. To się nazywa bonus. Te już nie są wybuchowe, szkoda. O kurwa! Spadłem. Czekajcie. Idę. To dajcie mi wejść. Ale mi zajebał, jak z baseballa. Nie.
No to teraz inna bajka, nie? Weldena też będę grał, jeszcze nie grałem, więc będę mógł ci powiedzieć, co o tym myślę. Ale jestem w stanie zrozumieć, że czasami lepiej sobie pójść po prostu, kurde, korytarzowo i nie rozkminiać, gdzie ty masz iść, no nie? Ale ludzie na pewno chcieliby właśnie, mieli ochotę na taką swobodę zobaczyć. No to właśnie, no to im to dali, no nie? No, tu jest jeszcze ten jeden. A co, on go nie lubi tego? Myślałem, że tu przyjaciele są. Kurwa, jeszcze ten. Wiesz, zależy jaka tam będzie ta eksploracja fajna czy coś, to ja wtedy dopiero będę w stanie też powiedzieć, czy mi się będzie podobało. Ale to jeszcze chyba trochę, nie wiem, nie wiem, które z kolei będzie Elden Ring. Dark Souls 2, Dark Souls 3, no i Sekiro Elden Ring, czy Elden Ring Sekiro? Jeszcze się zobaczy. Mówiłeś, że gdzieś tu ognisko miało być, ale... Kurwa, nie mam butelek już. Kurwa, no nie. Jednak trochę bije. No to może to ognisko jednak odkryjemy, gdzie ono jest. Bliżej, bo to znowu całą drogę, żeby tutaj do tego typa przyjść, kurwa. No on jakiś taki, kurde, jak duch trochę jest, nie? Także, kurde, ja jego tak tymi pchnięciami nie cisnę. Aż jak innych. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.